Powiem wam szczerze, że jestem pozytywnie zdziwiony. No, jakieś tam grzechoteczki też w sobie mają. Nie powtarzajcie tego w domu, naprawdę. Siema, witajcie na Catch and Relax w kolejnym filmie. Dzisiaj test przynęt spinningowych, marketowych, a dokładnie takich oto właśnie woblerów ze sklepu Lidl. Kupiłem już je jakieś 2 miesiące temu i pudełeczko 4 takich woblerów kosztowało mnie w granicach 20 zł. Czasu ostatnio nie ma za dużo na wyjścia na ryby. Mamy 23 maja. Minęła właśnie godzina 17. Zobaczymy, jakie będą efekty. Jeżeli chodzi o taki prawidłowy, prawilny test, wydaje mi się też, że no, nie powinno być to wyjście jednorazowe i nie powinno być to wyjście na jedną wodę, żeby określić skuteczność tych przynęt, czy to na wodę stojącą, czy na płynącą. Zapraszam na film. A swoją drogą zobaczcie, jakie fajne pudełeczko od razu dostajemy. Nawet jeżeli nie na te woblerki, to być może przydadzą się na coś innego. Niecałe 2 dychy, 4 woblerki, pudełeczko. Nie ma tragedii. Te wszystkie przynęty nie będą mi dzisiaj potrzebne. No i w takim razie na te 4. Już jestem gotowy, żeby sprawdzić efekty na nową przynętę, na te woblerki z Lidla. Mam zamiar obrzucać troszeczkę tutaj ten brzeg. Zobaczę, co się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, to pójdziemy dalej. Obejdę sobie tutaj to miejsce. A to nie koniec, bo pokażę wam tylko szybko jedną rzecz. Tak wygląda tutaj ten zbiornik. Natomiast prawda jest taka, że dosłownie z drugiej strony, czyli po tej stronie mamy ten zbiornik, a po drugiej stronie jest 50 razy więcej wody i tam też można próbować i tam też można troszeczkę poganiać. Albo tu, albo tu. Na razie tu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie ma czasu do stracenia. No zobaczymy w takim razie, jak schodzi ten wobler.
Jest węgorz. W takim razie zmieniam miejscówkę. Nikt z nas nie ma całego dnia, żeby siedzieć w jednym miejscu. Jest jedno miejsce, które zdecydowanie chcę obadać jeszcze. Wybór nie jest prosty, bo jak to w życiu wędkarza do końca nie wiem, podejrzewałem, że będzie trzeba i tu, bo tu mamy klimatyczny taki mały stawik. Bardzo fajny, jakiś tam potencjał jest, widać, że gdzieniegdzie ryby się spławiają, tam jakieś małe rybki się spławiają, więc jest drobnica. I to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest tutaj, słuchajcie. I tu też jest kawałek wody, gdzie można rzucać, więc ja może zrobię tak, że najpierw zajmę się tą częścią tu, zobaczę, co da się zrobić. Po prostu chwilę porzucam, jeszcze tam pójdę. Tam są takie trzciny i jedna miejscóweczka, trzeba przedrzeć się troszeczkę tutaj przez te drzewa. Tam można kawałek wejść w głąb i porzucać, to tam jeszcze spróbuję. Może od drugiej strony gdzieś tam jeszcze uda się wejść, przejść. No ale na pewno będę chciał też tu o to miejsce zahaczyć, także. Dobra, słuchajcie, ja nie tracę czasu. Idę po prostu od razu na tamtą miejscówkę. Tutaj rzut za rzutem jest tylko ściąganie zielska. Miejscówka, o której wam mówiłem, jest tam z tyłu, za tymi drzewami. Nie wiem, ile tego będzie stąd widać. O. Bardzo dużo tych chwastów tutaj jest. Słuchajcie, powiem wam tylko, że w tej chwili już... W tej chwili już na kołowrotku, na szpuli mam nawiniętą plecionkę. Różnica jest niesamowita, jeżeli chodzi o długość rzutów, jeżeli chodzi o czucie wszystkiego, co tam gdzieś po drodze występuje. Natomiast jest to ta plecionka fiderowa. Jak dla mnie nie ma to większego, że tak powiem, znaczenia, czy to jest fiderowa, czy to jest spinningowa, fajna, ośmiosplotowa plecionka. Jestem zadowolony tutaj generalnie. Póki co, jeżeli zdarzają się jakieś mniejsze zaczepy na dużym, pewnie byłoby trudniej, ale przy mniejszych zaczepach świetnie sobie radzi.
Jestem zadowolony. Myślę, że przy spinningu zostanę, jeżeli chodzi o spinning, zostanę przy plecionce. Natomiast tak jak mówię, no czy to jest czasami ktoś łowi na 0,18 albo na 0,16 i słyszy, że jakby łowił, o, nie ma kłopotu, radzi sobie świetnie z różnymi rzeczami, i jakby łowił na, kurczę, 0,2 mm mniej, to miałby lepsze efekty albo coś tam. No tutaj, jeżeli chodzi o tą plecionkę, to jest Okta z Mikado. Jedyne co zauważyłem już przy nawijaniu, bo wziąłem rękawiczki, żeby troszeczkę ciaśniej tą szpulę nawinąć i przytrzymać ją przy nawijaniu. Zostało bardzo dużo koloru na samej rękawiczce, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Nawet jeżeli ten kolor z tej plecionki zejdzie, to chodzi o jej właściwości głównie. A z tych jestem zadowolony, naprawdę rzuty można wykonywać bardzo daleko tą plecionką. Zdecydowanie widzę różnicę między plecionką a żyłką, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze się zastanawia, ja się zastanawiałem do tej pory właśnie, czy zakładać plecionkę w ogóle. Nigdy nie łowiłem na plecionkę, jeżeli chodzi o spinning. Ogólnie nigdy nie łowiłem na plecionkę, zawsze to była żyłka. Naprawdę jestem zadowolony, naprawdę mogę polecić to, żebyście przetestowali sobie plecionkę do spinningu. Dalsze rzuty, większe czucie. Ja zdecydowanie polecam plecionkę na szpuli przy spinningu. Natomiast no, cały czas czekam za rybką. Mała zmiana miejscówki. Teraz tutaj po walce, trochę bardziej tutaj przy tych trzcinach może porzucam. Tutaj te dźwięki, które słyszycie cały czas, to są mewy. One mają tutaj swoje lęgowiska generalnie, gdzieś tam siedzą. Pisklaki teraz powoli już wychowują, już młode się wykluły, widziałem na kilku gniazdach. No i cóż, mnie interesuje tutaj bardziej ta strona, ale może troszeczkę tutaj też porzucam. Trzeba próbować. Słuchajcie, zrobiłem sobie odrobinę przerwy. Przyszedłem do auta, żeby coś tam sobie jeszcze przekąsić i przypomniało mi się, że dzisiaj odebrałem pakę. Taka paczunia. Wolno, ale idzie. Dobrze zacząłem. Dobrze, że się mocniej nie wbijałem tym, bo wiecie, to co jest tu, to jest taki gaz pod ciśnieniem do kuchenki turystycznej. Niedługo mam nadzieję, że już rzeczywiście zacznie się sezon u mnie, bo u Was już się pewnie pozaczynał. Będę coraz częściej jeździł, a jak będę jeździł, no to będzie też i wędkarska szama. Mam kilkanaście bardzo fajnych przepisów, które chciałbym Wam pokazać w tym sezonie. Pogotować, podziałać. Jedną ręką to jeszcze paczki z Allegro nie otwierałem. Dobrze, że tego nikt nie widzi. No, nie ma jak kamerka sportowa. Kładę sobie gdzieś, nagrywa, a nie zachciało mi się aparatu. Teraz muszę jedną ręką trzymać aparat, drugą ręką. Naprawdę, nie dość, powkładane to jeszcze jakieś plastrami, folią, taśmą. O to chodziło i to zaraz będziemy testować już. I właśnie, nie byłbym sobą, gdybym tego od razu nie przetestował. Także mamy tutaj ten pistolecik, taki lutlampa. O, tak. I teraz tak. To tak. To
Aha, lukuje się. Cyk. Open. No to jest. Open. Kilka testów trzeba będzie zrobić. No i niby petarda. A skoro już jest w ten sposób, a mam ze sobą kiełbę i bułę, to jest wyjazd nad wodę. A na moim kanale przeważnie wyjazd nad wodę. Będzie z wędkarską szamą w tym sezonie, więc no i teraz będzie, więc zróbmy sobie szybciutko coś na ciepło, bo ja zawsze chętnie. Nawet wziąłem ze sobą musztardkę. Była. Powinno się podpalać, czy opalać takim gazem kiełbasy, ale nie byłem w tym tygodniu na żadnym fast foodzie, więc się wyrówna. To jest ten odcinek wędkarskiej szamy, którego nie powinniście później powtarzać. I powiem od razu też tak, że to nie ma być wypieczone, tylko ma być podgrzane. A myślę, że da się to podgrzać w ten sposób, że otwieramy. O, o. Słuchajcie, działa. Nie powtarzajcie tego w domu, naprawdę. Oj, ta jedna ma dobrze. Nie wiem, czy mi nie spadnie. Bo... Gdyby nie to, że się zastanawiam, czy one nie spadną. Normalnie pachną, jak kiełba. No bo to jest kiełba. Ja jestem mega zadowolony. Przyda się nie jednej sytuacji, chociaż generalnie będę używał już kuchenki, będę używał patelni do robienia. Będę używał kuchenki, będę używał raczej patelni, garnka do robienia jedzenia, ale myślę, że jeszcze kiedy. A tymczasem, wybaczcie. Kamera sportowa podziękowała za współpracę. Nie przegrzała się. Nie zabrakło baterii, bo dokupiłem jeszcze dwie baterie do kamery sportowej. Każda gdzieś tam około 40 minut na ciągłym nagrywaniu ogarnie. Ale okazało się, że karta 32 giga była niewystarczająca. No i po prostu w związku z tym, że była niewystarczająca. Nie wystarczyła. Dochodzi 21, jest za 13 w tej chwili. Jeszcze zmieniłem sobie miejscóweczkę, żebyście mogli posłuchać, w jakiej ciszy i spokoju tutaj można naprawdę połowić. No, tych mew są tysiące, no, ale gdzieś muszą być. Może nie ma ich nad morzem w tej chwili. Test przynęt marketowej z Lidla w dniu dzisiejszym wypadł na ich niekorzyść, ale tak jak wspominałem, jeszcze go powtórzę, jeszcze gdzieś zabiorę te przynęty na pewno ze sobą. Bardzo się cieszę, że żadnej dzisiaj nie trafiłem. Naprawdę cieszę się, że wyskoczyłem nad wodę.
Mam nadzieję, że będziemy się spotykać nad tą wodą coraz częściej i mam nadzieję, że też coraz więcej wypadów nad wodę będzie bardziej zaplanowanych, być może z jakimś tam wstępnym nęceniem, z fajnymi rybami, z wynikami, z analizami przynęt. Planuję kilka ciekawych filmów, planuję zrobić kilka testów, jeżeli chodzi o przynęty popularne na rynku, o przynęty z tych moich patentów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, pomysłów jest mnóstwo. Fajnie znowu wrócić, fajnie znowu wrzucić kolejny film i mam nadzieję, że te kolejne filmy będą już z dużą ilością ryb albo chociażby z jakimiś rybami, będą ciekawe dla Was, ciekawe do oglądania. No i w takim razie, jeżeli podobał Wam się film, zostawcie łapeczkę w górę, a jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to wciśnij subskrybuj, tam taki czerwony guzik, obok pojawi Ci się dzwoneczek. A jeżeli wciśniesz ten dzwoneczek, to będziesz dostawał powiadomienia o wszystkich filmach, które wrzucę, jeżeli YouTube nie zadecyduje inaczej. W każdym razie, dzięki za odwiedziny, pozdrawiam Was wszystkich i oczywiście, jeżeli wybieracie się na ryby, to połamania nad wodą. Dobrze. O, jest chyba piękne. Słuchajcie. No i no i tak myślałem. No nie wiem. Dobrze, że tego nikt nie widzi.